W najbliższy poniedziałek, 2 marca, pierwsze wielkie jubileuszowe wydarzenie związane z 300-leciem nadania suwałkom praw miejskich. Całodzienny uroczystości rozpocznie nabożeństwo w intencji mieszkańców Suwałk. Celebrował je będzie w Konkatedrze ksiądz biskup Jerzy Mazur. Msza rozpocznie się o 9 rano. Po zakończeniu nabożeństwa o 10.30 początek uroczystej sesji Rady Miejskiej. Podczas obrad Rada podejmie uchwały w sprawie nadania tytułów honorowych obywatel miasta Suwałk oraz zasłużony dla miasta Suwałk. Podczas sesji przewidziano również wystąpienie profesora Adama Czesława Dobrońskiego poświęcone trzech leciu nadania Suwałkom praw miejskich przez Augusta II Mocnego. Nastąpiło ono dokładnie 2 marca 1720 roku. Ta sesja wyjątkowo nie odbędzie się w Ratuszu. Areną zaplanowanych na poniedziałek wydarzeń będzie sala imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. A uroczystym obradom towarzyszyć będą ekspozycja kopii aktu wydanego przez Augusta II Mocnego, wystawa fotograficzna pod tytułem Trzy Wieki Suwałk, oraz prezentacja okolicznościowych medali. Tuż po południu odbędzie się panelowa dyskusja pod hasłem Suwałki w przeszłości i Suwałki dziś. O 17.00 na scenie imienia Wajdy staną muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza. Będą towarzyszyć specjalnemu gościowi. Gwiazdą koncertu będzie wybitny skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. O 19.30 na tej samej scenie wybrzmi zupełnie inny repertuar w wykonaniu bendu złożonego z żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych.